lat producenci zgłaszają problem z białym, latającą białą muszką, z białym owadem. Okazało się, że jest to mączlik warzywny, zwany również mącznikiem glistnikowym, ponieważ szkodnik ten zimuje przede wszystkim na roślinie, która się nazywa glistnik jaskółcze ziele, znane bardzo dobrze w medycynie ludowej. Zimuje również na innych chwastach, między innymi na cykorii podróżnik. Także podstawowym warunkiem ograniczenia tego szkodnika jest zwalczanie tych chwastów, na których szkodnik zimuje. Również na tych chwastach rozwija się pierwsze pokolenie tego gatunku, a potem przelatuje na uprawy warzywne. Również są sygnały, że szkodnik zimuje na rzepaku. Więc jeśli uprawiamy warzywa kapustne, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka jest lokalizacja tej plantacji oraz czy występują te chwasty. Myślę, że spowodowało to ocieplenie naszego klimatu, ponieważ mączliki są owadami ciepłolubnymi. Mącznik warzywny do tej pory nie sprawiał problemu producentom, a w tej chwili jest to duże wyzwanie dla producenta, żeby go w ogóle zwalczyć. Jest w tej chwili zarejestrowany dla warzyw kapustnych tylko jeden środek do zwalczania tego szkodnika Movento, no, który trzeba stosować zgodnie z zaleceniami. Mącznik warzywny na warzywach kapustnych może mieć 5 pokoleń, nawet do 6. Samica składa jaja w okółku, potem wylęgają się z jaj larwy. Pierwsze stadium larwalne jest ruchomo, na niewielką odległość porusza się po liściu, a potem następne pokolenia, stadia larwalne już się nieruchome są, żerują, wydalają dużo spadzi, na tej spadzi rozwija się grzyby sadzakowe, no, które powodują, że roślina ma zmniejszoną powierzchnię asymilacyjną, a to ma z kolei wpływ na wielkość plonu i na jego jakość. Środki należy stosować w odpowiednim terminie. Należy pamiętać o tym, że na jajo nie działa środek oraz nie działa na ostatnie stadium rozwojowe, jakim jest puparium. Tak, jest to stadium poczwarkowe. Z puparium już wylatuje osobnik dorosły.